Rozwiąż nierówność. X kwadrat plus 3x jest większe od 10. Mamy tutaj nierówność kwadratową, prawda? X występuje w pierwszej potędze i w drugiej. I pierwszym krokiem jest zawsze doprowadzenie tej nierówności do takiego ich postaci, żeby po jednej stronie było 0. Czyli w tym wypadku odejmujemy 10 od obu stron i otrzymujemy następującą nierówność. Po lewej stronie mamy x kwadrat plus 3x minus 10 większe od 0. Teraz nierówność tego rodzaju, czyli po lewej stronie mamy wielomian, który ma być większy od 0. No więc tu jest, czy to jest wielomian kwadratowy, czy wyższych stopni. Sposób rozwiązywania jest zawsze taki sam, co do zasady. Próbujemy napisać ten wielomian, w tym wypadku ten trójmian, w postaci iloczynowej, czyli jako iloczyn dwóch rzeczy. No w tym wypadku będzie x minus, to będą rzeczy liniowe, x minus l razy x minus jakieś tam k. O, tak próbujemy napisać lewą stronę tej naszej nierówności. No, jak znaleźć l i k? Otóż zauważmy, że jeżeli x jest równe l, no to tu mamy 0 razy coś, to zawsze jest 0, czyli l jest miejscem zerowym tej funkcji kwadratowej. Podobnie k jest miejscem zerowym tej funkcji kwadratowej, czyli l i k to są po prostu pierwiastki równania kwadratowego. Czyli musimy rozwiązać równanie kwadratowe x kwadrat plus 3x minus 10 jest równe 0. Czyli liczymy wyróżnik, czyli delta równa się b kwadrat minus 4ac, gdzie tak b to jest, może przypomnę, jakie standardowe oznaczenia są takie, że współczynnik przy x to jest b, współczynnik przy wyrazie kwadratowym, to jest, tutaj jest 1, prawda, i to jest a, i wyraz wolny, czyli to, co nie zawiera x-a w ogóle, to jest c. Dobrze, wobec tego tak, b kwadrat to jest 9 minus 4 razy 1 razy minus 10, czyli to jest 9 plus 40, czyli 49. No i wobec tego pierwiastki, miejsca zerowe, to jest tak, x, powiedzmy 1 równa się minus b, czyli minus 3, plus no, pierwiastek z 49 to jest 7. Czyli minus 3 plus 7 przez 2a, czyli przez 2, a drugi pierwiastek to jest minus 3 minus 7 przez 2, czyli to jest 4 przez 2, czyli 2, a to jest minus 10 przez 2, czyli minus 5. Wobec tego postać iloczynowa wygląda tak. X plus 5 razy x minus 2. Tak, czyli to jest x kwadrat plus 3x minus 10. I teraz nasza nierówność przybiera następującą postać. X plus 5 razy x minus 2 ma być większe od 0. Dlaczego tak jest lepiej? No, dlaczego tak jest lepiej niż było? A to dlatego, że popatrzmy. Ta nierówność mówi, że iloczyn dwóch liczb jest większy od 0. No, czyli jest to nierówność typu a razy b większe od 0. No, kiedy iloczyn dwóch liczb jest większy od 0? No, na pewno pierwszy przypadek jest taki, że obie te liczby są większe od 0. Ale to nie wszystko, prawda? Jeżeli mnożymy przez siebie dwie liczby ujemne, to iloczyn też jest dodatni, czyli mamy drugą możliwość, a mniejsze od 0 i b mniejsze od 0. No to popatrzmy, wróćmy do naszej nierówności, czyli tak, iloczyn większy od 0, czyli x plus 5 większy od 0 i x minus 2 większe od 0 lub, czyli obie większe lub obie mniejsze, x plus 5 mniejsze od 0 i x minus 2 mniejsze od 0.
Czyli pierwsze x plus 5 to do, od obu stron odejmuję 5, czyli mam x większe od minus 5 i tutaj do obu stron dodaję 2, czyli x większe od 2. Pierwsza możliwość lub tutaj będzie x mniejsze od minus 5 i x mniejsze od 2. No i teraz jak wyglądają rozwiązania? Może najwygodniej zaznaczyć sobie tutaj na osi liczbowej. Tak, tu mamy gdzieś 2, tu mamy gdzieś minus 5. No i teraz tak, mamy mieć x, które są większe od 2 i jednocześnie większe od minus 5. No i pytanie, które oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie? No więc widzimy, że z tych dwóch warunków wynika, że x musi być większe od 2. Lub, no w pewnym sensie na odwrót, to znaczy tutaj jest tak, 2 minus 5 i tym razem mamy tak, x jest mniejsze od minus 5 i x jest mniejsze od 2. Rysuję te otwarte takie kółeczka, aby podkreślić, że to jest nierówność ostra, czyli punkt 2 i punkt minus 5 tutaj nie jest rozwiązane. No, czyli, no i znowuż liczby, które spełniają oba te warunki, to są liczby mniejsze od, czyli x mniejsze od minus 5. Wobec tego rozwiązaniem naszej nierówności, może jeszcze zaznaczmy, które liczby spełniają, więc tak, mamy 0, tu gdzieś mamy 2, tu gdzieś mamy minus 5 i to są liczby, które są większe od 2. Wszystkie liczby większe od 2 spełniają naszą nierówność lub x może być mniejsze od minus 5, czyli wszystkie liczby tutaj. A więc rozwiązaniem naszej nierówności są wszystkie liczby większe od 2 i wszystkie liczby mniejsze od minus 5, czyli x musi być w jednym z tych dwóch zakreślonych przedziałów.